Dobra, w takim razie witam serdecznie w trzecim odcinku z serii Horizon 2 Forbidden West. No i może pamiętacie, ostatnio skończyliśmy w takiej oto lokacji, przy takim, nie wiem, statku? To jest chyba jakiś statek, no i jesteśmy właśnie w jakiejś hali produkcyjnej. No i cały czas właśnie przygoda z tym naszym kolegą Varlem. Więc zobaczymy, jak to się będzie teraz kontynuowało. Mamy jakieś kolejne wskazówki. Więcej oseramów. Maszyny ich rozniosły. Nie mieli nawet chwili wytchnienia. Nastawiałbym, że będzie jakaś walka z bossem albo może coś w tym stylu. Ostatnio właśnie widzieliśmy takie zwiastuny, powiedzmy. O, mamy przeciwnika. Przed nami patrolujące maszyny. W razie czego możemy je oznaczyć fokusem. Dobra, od razu postarajmy się przejść do kolejnych krzaków. Po włączeniu fokusa oznacz wrogów przy użyciu R2, by śledzić ich położenie. Zaraz, czegoś takiego jeszcze nie było, nie przypominam sobie. R2 to jest przecież mocny atak. Dobra, na samym wstępie oznaczmy tych przeciwników, zobaczmy jak chodzą. Czyli ten się będzie wracał, zaraz. Właśnie jak ta cała ścieżka przebiega. Co tam ten przeciwnik coś zaobserwował? Co z tym wrogiem? Dobra, jeden zamordowany. Od razu możemy go w sumie przeszukać. No i teraz trzeba zobaczyć, jak tam z tym drugim. Wydaje mi się, że dałoby radę jakoś naokoło przejść. Właśnie za tą balustradą, nie wiem, zobaczymy. Czy się koleś połapie? No zazwyczaj chodzą w tych samych rządkach. Więc nie jest jakieś super ciężkie, zobaczmy. O kurde. Zaraz, to była jakaś pułapka, mam jeszcze trzeciego. Ten nasz jeszcze oberwał, ale... Z kim my mamy teraz do czynienia? To jest jakiejś mocniejszej klasy chyba przeciwnik. Ale agresywny. Dobrze. Maszyna przebiła się na wylot. Jak się stąd wydostać? Dobra, więc przeszukajmy te wszystkie zniszczone maszyny, jeszcze się uleczmy. No i zobaczmy, skąd ten koleś w ogóle wylazł. No to chyba nie jest nasza główna misja, ale jakieś poboczne przedmioty, więc od razu sobie weźmiemy. No i główna misja jakoś tam chyba na wprost, od razu widzę jakieś pojedyncze drabiny. Więc na tym się skupmy. A tędy? Ogniwo. Z tyłu jest drabina. Ta jasna sprawa, jest to raczej dosyć widoczne. Nie, na samym początku dosyć liniowa rozgrywka, jak sami możecie zaobserwować. Ale stawiałbym, że jeszcze może w dzisiejszym odcinku dostaniemy się do jakichś bardziej otwartych lokacji. To w sumie dosyć częsty zabieg, jeżeli chodzi o takie produkcje. Od razu być rzuconym na otwarty świat, to można się czasami dosyć trochę pogubić. Tędy? Zaraz, skrzynia z zapasami. Dobra, w takim razie wspinamy się. Tam jeszcze widać za mgłą jakieś kolejne lokacje. Chyba bardziej otwarty świat właśnie nadciąga. Czy Sona naprawdę nie miała nic przeciwko temu, że nie wróciłeś na świętą ziemię? Jako dowódczyni Nora rozumiała, dlaczego moim obowiązkiem jest iść za tobą. Ale jako moja matka nie była zadowolona. A kiedykolwiek była? Chyba nigdy się nie uśmiechnęła. Chyba nie. Zaraz, można się zgubić? Nie, tędy to ja przyszedłem właśnie piętro niżej, więc... Po prostu uprawiamy wspinaczkę i tyle. Może będzie jakiś lepszy widok na okolice. Zaraz, co tym razem? Czego ja w zasadzie teraz szukam? Tamtędy miałbym się dostać.
A nie, chwila, moment. To mógłbym się po prostu pospinać tędy? A, okej, okay, można to zrobić typowo schodami. No to jest tyle szczegółów, jak sobie widzicie, tej całej przyrody. Czasami może się jednak z tym wszystkim zgubić, w którą stronę podejść. Więc trzeba często skanować. O, patrzcie na tę okolicę. Tu są aż trzy. Jeśli zarżnęły wszystkich oseramów, nigdy nie dostaniemy się do centrum danych. Nie przemkniemy się koło nich i nie zdołamy ich pokonać. Znajdziemy osadę. Łowcy na pewno nam pomogą. To zajęłoby tygodnie. Nie mamy tyle czasu. Może wystarczy, żeby ten prom spał. To coś? Jak? Coś wymyślę. Zaczekaj tu. Aloy. Zaufaj mi. I poleciała. Muszę dostać się do tego promu, żeby wymyślić, jak go zrzucić na dół. Dobra, w takim razie zjeżdżamy na bardziej chyba otwarte tereny. I na solo misję przy okazji. Więc to może nie będzie już aż takie proste. Mógłbym się jeszcze jakkolwiek cofnąć? Patrzcie na to. Nie, to już nie ma możliwości. Chyba tam właśnie zaczynaliśmy nasze przygody. W tamtym pojedynczym bunkrze. O! Jeśli dotrę na wieżę, może znajdę sposób dostania się do promu. Trzeba wykorzystać włócznie. Oszczędzać amunicję. O, czy będą jeszcze kolejni wrogowie? Kogoś tam jednak widać, więc... Trzeba to jednak robić powoli. Lekki atak wzywacie jest szybki, może coś tam zrobić. O, zaraz. Żeby ten przeciwnik nie wezwał posiłków tylko. No na razie wychodzi to dosyć po cichu, więc nie ma tragedii. Myślę, że to jest lepsze podejście, wchodzenie w takie starcia. Są jednak o wiele trudniejsze, żeby to wtedy wygrać. Jestem tam na jakieś 4 strzały obecnie. Więc nie jest to jednak aż taka prosta rozgrywka na tym normalnym poziomie trudności. Dobra, skanujemy kolejnego. Ale dobra, mniej więcej sobie już przypomniałem, na czym polega ta cała rozgrywka. Więc myślę, że teraz wygląda to znacząco bardziej płynnie. Dobra, kolejny bezszelestny cios i... No, zeskanujmy sobie kolejne lokacje, zaraz. Czy jest możliwość, żeby się jeszcze jakoś wyżej wspinać? Chyba coś tam mamy, jakieś kolejne piętra, ale... Może lepiej bez przerwy być w tych krzakach przede wszystkim. Przecież nie wiem, czy są jeszcze jacykolwiek wrogowie? Na razie jest dosyć czysto. No więc tak, misja główna, żeby dostać się oczywiście do tego promu kosmicznego. To ciekawa sprawa, w jakim my obecnie stanie się znajdujemy? Znaczy stanie Ameryki, bo wszystko odgrywa się w Ameryce oczywiście. No twórcy zapowiadali jeszcze przed premierą, że będziemy się musieli dostać na ten tytułowy zapomniany... Nie, to jest zakazany zachód, przepraszam, to jest Forbidden West. Tam. Ta drabina zaprowadzi mnie na wieżę. A, już doskoczymy? Chyba tak. Zaraz. Czy to jest aż takie proste? Czy bohaterka ma na tyle siły? Kurde, jak ja mam to wszystko zorganizować? No nie potrafię tak wysoko wskoczyć, niestety. Nie, z drugiej strony to nie ma sensu. Czy ja jednak coś źle strzeliłem? Na czym to polega? A, okej, dobra, to było ciekawe. No jeszcze ta muzyka, dajcie spokój. No, trzeba przyznać, że ładnie się to prezentuje. Tam jest klucz. Jeśli wybiję się z tego uchwytu, powinnam dosięgnąć.
aby zaskoczyć podczas wspinaczki. No, udało mi się pierwszą balustradę odnaleźć, ale... Ale nie mam pojęcia, co dalej. O co chodzi? Gdzie miałbym teraz doskoczyć? Ale jestem zagubiony totalnie. Zaraz. Czyli podskocz i stuknij X, stuknij kółko, zanim dosięgniesz uchwytu, by wyskoczyć w powietrze, że jak? Mam! What the... Okej, okay, czyli skacząc jeszcze i wybijając się za pomocą kółka, to mam jeszcze jakiś podwójny skok jeszcze z wybijaniem. To ciekawe. No to bohaterka potrafi już niezłą akrobatykę, jak sami widzicie. Trzeba będzie pamiętać o tym, o tej możliwości. Ale co dalej? Kurde, jesteśmy tak wysoko, że nie wiem. Mamy jakąś wspinaczkę rzeczywiście, o kurde. Więc spróbujmy. A, jest jeszcze wszystko podświetlone mniej więcej. Dobra, teraz tędy. I na co mi to wszystko było? A, tędy chyba dałoby radę doskoczyć. Czyli były trzy wielkie maszyny zabijające oseramów i zostawiające wszędzie kwas. Świetnie. Ta, widać tam o wiele dalej te walczące maszyny. O co oni w ogóle, o co one walczą? Pytanie. Dobra, tędy? Spokojnie. Nic się nie stanie? O rany. Niewiele brakowało. Jedna chybotliwa wieża za mną, czas na kolejną. Kurde, ale wspinaczka to interesujące. Mam radę przeskoczyć, ale tu jest kabel. Może wykorzystam go, żeby przejechać. No to spróbujmy, skocz w stronę liny, by po niej zeskoczyć, skorzystać. To jest ryzykowne, dobra, spróbujmy, dobra. Mogę tylko iść wyżej. To się ledwie trzyma kupy. No w każdym razie jesteśmy blisko celu. Kilkanaście metrów. Wielkie klamry unieruchomiły prom. Gdzieś w pobliżu jest panel kontrolny. Musi być. Jeśli zluzuję te klamry, prom powinien wpaść prosto do zbiornika. Świetnie. Kolejne maszyny przede mną. Zaraz, nikogo w zasadzie nie widzę, a to jest ta tylko? Nie, jeszcze więcej i to chyba bardziej potężni, tam o wiele dalej. Węszyciel tak zwany. Nie wiem, czy jego da radę załatwić tak na jednego strzała po cichu. Teraz, gdzie ci przeciwnicy się znajdują? Tędy zobaczmy. Dobra, pozbierajmy jeszcze to wszystko dla strzału. O kurde. Ale wrogów dużej ilości. Jak to teraz rozwiązać? Mało co tam widać, szczerze mówiąc. O, prawie mnie zauważyli, niedobrze. Tam są jeszcze kolejne. Kurde, ale misja utrudniona. Bardzo dobrze, potrafią skanować od razu w zasadzie. Ciężkie podejście, może tędy. Zejdziemy ich wszystkich od tyłu. Żadnych krzaków nie ma, niestety już się zgubiłem trochę. Mamy niby rozbudowaną arenę na walki. Kurde, gdzie są ci wrogowie? Dobra, już na górze mamy ten znacznik, że coś tam badają, pod znakiem zapytania, tak? Tam jest chyba ten poważny, zeskanujmy. Węszyciel tak zwany.
O, kolejna machina. Ten węszyciel? Brzego na strzała się załatwimy. Zobaczymy, czy to jest w ogóle możliwe. Tak, czyli rzeczywiście 150 obrażeń, nieźle to wygląda. O kurde. Tak, czyli wszystko wiedzą, niestety. Postarajmy się z daleka to wszystko załatwić na samym wstępie. O kurde. Ale obrażenie niedobrze. Dobra, jedna maszyna załatwiona. O, ktoś strzela. Ale oberwał. O, rany, dobra, ja też. Ale jak się rzucają ci przeciwnicy czasami, to interesujące. Dobra, jest chwila na odpoczynek. I teraz uciekamy. Trzeba się schować. Kurde, no nie. Jeszcze trochę leczenia, zaraz ta maszyna będzie załatwiona, come on. Dobrze. W końcu jestem tu sama. No, dał radę coś tam załatwić na samym początku, w szczególności tego węszyciela. Byłoby ciężko na dwóch jednocześnie, ale z innym, no, da radę to wszystko jeszcze załatwić. Chwila, moment, zostawiłem w tym miejscu chyba jakieś trupy, więc od razu to sobie zobaczmy. O, jeszcze jeden normik tak zwany. Chyba ten z pierwszej odsłony. Pamiętam, że byli właśnie tacy zwiadowcy. Dobra, więc mamy teraz czas na większą eksplorację. Gdzie mielibyśmy się teraz dostawać? Tu może być konsola sterująca. Dobrze. Pora zniszczyć te maszyny niżej. Prąd zaplątał się w te kable. Muszę wspiąć się na wieżę i jakoś je odłączyć. Jak dostać się na tę wieżę? No z tego co widzę, to opadła jakaś winda albo coś w tym stylu. Fokusem powinien pomóc. Nie wiem, no w tej lokacji coś się zmieniło. Ej, zaraz, zaraz. Kojarzę właśnie ten znacznik. Może w to należałoby jakkolwiek dożyć. Jak to się robiło tędy? Może to zdewastujemy? Chyba tak. Dobra, w takim razie ta winda z pewnością zadziała. Gdzie mamy guzik? Nie, nic nie działa. No niestety, kurde. Ale za to może się powspinamy. Tak, to chyba rozsądne rozwiązanie, więc proszę bardzo. Wcześniej było to chyba niemożliwe. Żeby odczepić kable, muszę się wspiąć bliżej promu. Tak, są jakieś kolejne przejścia, ale jak tak wysoko wskoczyć? Tędy chyba? Może damy radę? No i zawalona sprawa, kurde. Dobrze, że życia nie straciłem. Tak, trzeba było to z rozbiegu wykonać. Ja nie wiem, nie zwróciłem uwagi. Jeszcze raz, w takim razie, tędy. No najlepiej właśnie skanować otoczenie, żeby zauważyć, gdzie są te bariery do schwytania. No i na biegu. Dobra, na biegu już prościzna. Nie spodziewałem się, że to jest aż tak daleko. Dobra, czyli tędy. Dobra, to skrzypienie nie wróży dobrze. Muszę szybko odłączyć te kable. Przy okazji tam widać, że jesteśmy nad jakimś morzem albo oceanem, albo nie wiem, jeziorem takim ogromnym. No w Ameryce wiadomo, że są jakieś wielkie jeziora.
No ale oceany również. To może jesteśmy właśnie w tym San Francisco? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Tam twórcy reklamowali, że z pewnością zajdziemy właśnie to miasto. No chyba nie, to dopiero później będziemy w tym. To powinno być właściwe miejsce. To chyba pod koniec grywa się będziemy w tamtej lokacji. Tam. Ten łącznik spaja ze sobą kable. Gdy w niego strzelę, powinien się rozpaść. Tędy? Z głowy. Pora się wdrapać wyżej i odłączyć drugi pęk. Nie ma to jak wspinać się na chybotliwą wieżę ponad zabójczymi maszynami. Może Varl miał rację, ale nie mam teraz wyjścia. Nie, jakoś wskoczymy. Główna bohaterka jest doświadczona w takiej wspinaczce. Kurde. Jak teraz? Niżej, wyżej? Może niżej je zaskoczymy? I co jest naszym obecnym celem? O, tędy sobie zaskoczmy. Zaraz, ja zrobiłem jakieś kółko, czy na czym to polega? A, tam należałoby jeszcze jakkolwiek strzelić. Nie, trochę się wespnęliśmy chyba, jedno piętro. Już prawie. Jest i drugie złącze. Nie wybierasz. My to wybieramy trudniejszą drogę. Żeby wejść do centrum danych, muszę to rozwalić. Skan pomoże znaleźć słabe punkty. Dobra, gdzie ten słaby punkt? Podatność na ataki różnego rodzaju. Oznacz cel? Nie widzę słabych punktów, szczerze mówiąc. Skanuję i co w związku z tym... Może tam na samym dole coś widać. Brak amunicji, najgorzej. W takim razie wytwórzmy. A, mamy tego bardzo dużo. Zaraz, zaraz. A gdybym z tego strzelił? Mrożący przedmiot. Zobaczmy. Nie, to dużo nie zdało. Wow! Ale takiego czegoś to ja się nie spodziewałem, że tak zostanę zaatakowany. Kurde, strzela laserem! Uderzenie? A, myślę, że jeszcze z ręki uderzę, ale nie ma tak łatwo. O kurde! Dobra, ładne obrażenia. Tam! Kanistry są teraz odsłonięte. Powinnam w nie celować. Nie widzę tych kanistrów, prawdę mówiąc. No, jakieś tam obrażenia zadajemy. Niech to wyrwał się!
Muszę ją szybko załatwić. Może pochowarka, nie wiem, lodowa amunicja? A może Focus znajdzie coś przydatnego? Dobra, zamruźmy kolesia w takim razie. Coś tam otrzymuje jeszcze. Jezu, ale ataki szybkie. Brak amunicji po raz kolejny, niedobrze, trzeba wytworzyć. Nawet atakując tak w niekonkretny punkt zadaje jakikolwiek damage. Nie ma co ryzykować już tym skanowaniem. Zaraz tak będzie po robocie. Ale się wkurzył. Kurde, ogłuszył mnie, nie mogę nic wykonać, najgorzej. O, załatwiony. Padła. W końcu. Przy okazji mamy jakiś drugi poziom, punkty umiejętności. Sprawdźmy, jak to właśnie wygląda. Zdobywasz swój pierwszy punkt umiejętności. Punkty umiejętności otrzymujesz przy awansowaniu na nowy poziom oraz za wykonywanie misji i aktywności. Wybierz drzewko umiejętności i stuknij X, by je otworzyć. Dobra, czyli pomijamy i... W co by teraz podejść? Kurde, mamy tyle możliwości. Dobra, więc powiedzmy, że po kolei będę to wykonywał. Na samym początku pójdziemy w wojowniczkę. Czyli że odblokowuje nowe kombinacje walki wręcz i zwiększa obrażenia zadawane wręcz. Zawiera również techniki broni dla łuków wojownika, wyspecjalizowanych do walki na krótkim dystansie. To powiedzmy, że tak właśnie podejdziemy. Ej, co jest? Dzięki specjalnemu trybowi działania fokusu zyskasz większą szansę zadawania trafień krytycznych i premię do obrażeń przy trafieniu krytycznym. No dobra. Co jest? Aby odblokować, opanuj wcześniejsze umiejętności, ale nie mogę. A nie, bo ja chyba poszedłem w złą stronę, może muszę rozpocząć od tego drzewka łowczyni. Tak to było zaznaczone. Czyli, że zwiększa skuteczność walki na dystans oraz poprawia kondycję z bronią i skupienie. Zawiera również techniki broni dla łuków myśliwskich i grotomiotów. Wyspecjalizowanych do walki na średnim dystansie. Ta, czy musieliśmy od tego drzewka rozpocząć. Czyli, że zwiększy mieć skupienia, co pozwala dłużej go używać. Celuj L2 i stuknij R3, by skupić się. Dobra. Czyli to już mamy i tyle. Centrum danych powinno być przede mną. Varl musi znaleźć inną drogę. Jak to właśnie wygląda z tym skupieniem? Tak, rzeczywiście, jakoś spowolniliśmy czas i możemy strzelić. No, ciekawa sprawa, dobra. W takim razie... O kurde, co ja w ogóle zdobyłem? Jakiś przedmiot straszliwy, to chyba jakoś atakuje na odległość. No, ale to już... Tego bossa załatwiliśmy, więc nie ma co w sumie przedłużać, tak? Teraz z tego już nie skorzystamy. Dobra, więc pytanie, co dalej? O, ten dyc to jest legendarny przedmiot? A nie, to jest chyba misja. A nie, to jest ten blaster, że tam strzelamy właśnie w jakiś sposób. No to już bez znaczenia. To może z tym Varlem się spotkam po raz kolejny. Kiedy znajdę kopię zapasową, przywrócę Gaję. Naprawię system i usunę rdzę. Przywrócę marzenie, Elizabeth. Ale czy wciąż tam jest? Poszukaj kopii Gai w centrum danych. Czy to jakoś wyżej się znajduje? Nie wiem. Może jakoś tędy, ale to dosyć mroczna lokacja, jak sobie widzicie. Kurde, gdzie ja teraz w zasadzie schodzę? Dobra, wiecie co, w tym miejscu chyba zakończę dzisiejszy materiał. Udało się wygrać na tego kolejnego bossa, więc mam nadzieję, że to by wam wystarczyło. W każdym razie będę jeszcze nagrywał kolejne codziennie wychodzące materiały.
No i wtedy zejdziemy sobie właśnie do tych przerażających podziemi, powiedzmy już w nieco innym klimacie. Więc jeżeli interesuje Was kontynuacja, no to polecam zostawić lajka, suba, dzwonka. No i w sumie tyle, ja się z Wami żegnam, no i do jutra!